Przeszedłszy do świątyni, zaczął wyzywać sprzedawców, mówiąc do nich: napisano, i będzie dom mój domem modlitwy. Wy zaś uczyniliście z niego jaskinię zbójców i nauczał codziennie w świątyni. Arcykapłani zasiłczeni w piśmie, a także przedniesi z ludu szukali sposobności, aby go zgładzić. Wszedł na ich teren, wszedł tam, gdzie uważali się za panów. Diabeł nigdy nie będzie ruszał twojego życia, jeśli nie wejdziesz na jego teren. W momencie zaś, kiedy wejdziesz na jego teren, tam gdzie on uważa się za pana, on tam będzie bronił tego terenu. Czasami ludzie mówią, pewne rzeczy przychodzą mi tak łatwo w życiu. Ja mówię, przychodzą ci te rzeczy tak łatwo, ponieważ nie broni ich diabeł. Dlatego przychodzą ci tak łatwo. To proste. Tak łatwo ci przychodzą, bo one są małe i słabe. Nie działa tam przeciwnik. Wielu ludzi mówi, on został tak szybko wyzwolony z czegoś. Ja mówię, bo to coś nie było żadnym problemem dla niego. To nie był problem. Ale tam, gdzie wchodzisz w konfrontację z realnym zagrożeniem dla przeciwnika, on tam zaczyna bronić swojej własności. On tam zaczyna bronić swojej własności. Musisz zrozumieć, że tam, gdzie jest najciężej i najtrudniej, to nie oznacza, że potrzebujesz więcej mocy. To po prostu oznacza, że dotknąłeś miejsca, którego broni diabeł. On broni tego miejsca teraz. Tam nie potrzeba więcej mocy, ponieważ cała moc jest w twoim odrodzonym duchu. Ty nie potrzebujesz więcej mocy. Ty nie potrzebujesz więcej Chrystusa. Ty nie potrzebujesz, bo ty masz. Rozumiesz? Ty musisz po prostu zrozumieć, że wszedłeś w miejsce, które jest bronione przez diabła. On go broni teraz. On go broni, dlatego czujesz opór. Czujesz opór. On wszedł do świątyni. Świątynia była miejscem religii. To było miejsce, w którym arcykapłani czuli się najlepiej. To oni tam dyktowali warunki. To oni mówili, co wolno, a co nie wolno. To oni tam prezentowali siebie. I on tam wszedł. I wiecie, co zaczął robić? Wyrzucać. On zaczął rozwalać to, co oni ustanowili jako prawidła życiowe. On zaczął im to niszczyć. Wszedł na teren diabła. On wszedł na teren diabła. Rozumiesz? Chcę, żebyś zrozumiał bardzo ważną rzecz. W jakimkolwiek miejscu dzisiaj życia stoisz i jest gdzieś ciężko, to nie jest miejsce, gdzie masz wołać: Panie, potrzebuję twojej mocy. Nie! To jest miejsce, w którym musisz stanąć i w sposób zdecydowany uderzyć w przeciwnika. Jak Jezus. Jak Jezus. Nie wolno ci się bawić tam. Bóg do mnie powiedział kilka dni temu. Powiedz moim ludziom, żeby się nie pieścili z diabłem. Powiedz moim ludziom, niech się nie pieszczą z diabłem. To nie jest postać, z którą mamy się pieścić. To nie jest taka postać. To nie jest prawda, że życie chrześcijańskie to jest życie bezbolesne. To jest fikcja literacka. To nie jest prawda, że chodzenie w łasce doprowadza do tego, że nie dotykasz miejsca bólu. To nie jest prawda. Prawdą jest natomiast to, że wchodzenie w łasce doprowadzi cię do takiej siły, w której będziesz w stanie rozwalić każdą diabelską zaporę. Każdą diabelską zaporę. Diabeł nie może się tobie oprzeć. Kiedy wchodzisz na teren przeciwnika, to jest ciężko. Jest ciężko. Dlatego Słowo Boże mówi, radujcie się. Radujcie się. Dlaczego się radujcie? Bo właśnie wchodzicie w miejsce, które za chwilę będzie miejscem wolnym. Ponieważ Chrystus wczoraj, dziś i jutro jest ten sam. Moc Świętego Ducha jest taka sama przez cały czas w tobie. To się w ogóle nie zmienia. I nie potrzebujesz niczego więcej. Słowo Boże jest blisko. Jest na twoich ustach. Niebo jest połączone z twoim duchem. Ale wchodzisz na teren diabła, więc się nie dziw. Nie możesz być zdziwionym chrześcijaninem. Dlaczego to się dzieje? Wow!
Czemu jest tak ciężko? Czemu jest mi tak ciężko? Miało być przecież tak słodko. Nikt ci nie powiedział, że miało być słodko. Jezus powiedział, prześladowania mieć będziecie. Amen. I to jest normalne, póki na tej ziemi chodzimy. Mamy natomiast obietnicę absolutnego zwycięstwa. Diabeł jest zgładzony pod naszymi nogami. To zwykła menda społeczna. Nie trzeba się z nim liczyć. Nie trzeba go szanować. Nie trzeba go uznawać. Trzeba z nim pojechać jak z dziką świnią. Nie trzeba się pieścić. Nie trzeba mówić, oj kurczę, boli. Nieważne, że boli. Wszedł do świątyni i wyrzucił. On wszedł i wyrzucił. Wszedł i wyrzucił. Byłem przy obydwu porodach naszych dzieci. Żaden z tych porodów nie był dla Agaty bezbolesny. Każdy był porodem, któremu towarzyszył ból. Okej? Ból. Ale kiedy ten ból zmierzył się z siłą życia, to życie wygrało. Amen? Kiedy ból się mierzy z siłą życia, to życie zawsze wygra. Tylko nie wolno się cofnąć. Jezus nie cofnął się ze świątyni. On nie wszedł tam, nie zobaczył, o, jaki bałagan. Przyjdę kiedy indziej. Nie. On wszedł, rozejrzał się i rozpoczął akcję. Jesteś w jakiejś trudnej sytuacji życia. Rozpocznij akcję. Nie bij się z diabłem. Nie mów o Boże, jak mnie boli. Nie mów, jak mnie boli. Przestań mówić, nie wiesz, co przechodzę. Ostatnio ktoś mi napisał ciekawego SMS-a, że trudno to miał Jezus, bo nie miał Jezusa. Rozumiesz? On to miał trudno. On miał trudno. Za niego nikt nie umarł na krzyżu. Nikt dla niego nie wstał z martwych. Rozumiesz? Nikt za niego nie poniósł bólu, nieszczęścia, patologii i choroby. Nikt! On był pierwszy, największy apostoł. Pierwszy! Pierwszy umarł, pierwszy stał z martwych. On szedł do świątyni i wypędził, wyrzucił. Czym się zająć masz? Wypędzeniem i wyrzuceniem. Ty się tym zajmij. Ty nie mów Boże ratunku. Ty nie mów Boże, jak ciężko. Ty weź za mordę i wyrzuć. Rozumiesz? Za mordę i wyrzuć. Ty weź to zrób. Jak się będziesz dzisiaj młody, powiedz, Panie Boże, ja biorę odwagę od Ciebie. Ja idę głębiej. Te miejsce problemu to nie jest wielka sprawa. Ja wiem, że to jest to, czego broni diabeł. Ale on tego nie obroni, dlatego że ja tam wchodzę z Chrystusem. Ja tam wchodzę z Chrystusem. Ja wchodzę w to miejsce z Chrystusem. I to nie jest ważne, gdzie Ty wchodzisz. Czy to są sprawy finansowe, emocjonalne, jakiekolwiek inne. To po prostu diabeł broni swojego terenu. Ale Ty idź i wyrzuć. Idź i wypędź. Zwiąż. Nakaż milczeć. Ustanów swoje panowanie. Bo ta świątynia została zbudowana dla imienia Twojego Boga. To dla imienia Twojego Boga została ta świątynia zbudowana. Jezus powiedział, to dom Ojca. To dom Ojca. To dom Ojca. Mojego Ojca. Twoje życie to dom Twojego Ojca. Dom Twojego Ojca. Bóg mieszka w Twoim życiu. A diabeł broni. To są ostatnie jego podrygi. Jezus wróci i to wróci w wielkim stylu. Jak będziesz dzisiaj wielbił Boga, powiedz, Panie, nie będę piesił się z diabłem nigdy. Nigdy. Nieważne, jak będzie boleć. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który dałeś nam sól przez Jezusa Chrystusa. W jaki sposób mamy żyć? W sile, w mocy. Jezus, my podnosimy Twoją chwałę. My wywyższamy Twoje potężne imię. Ty, który dałeś nam sól. Ty, który dałeś nam sól. Jezus, wywyższamy Ciebie. Królu Wszechmocny, Boże życia. Ty, który wszedłeś do świątyni i wypędziłeś.
za Twoim przykładem. My nie będziemy się szczypać, Ojcze. Jesteśmy jak Jezus. Jak Jezus, bo jestem jak Jezus. Mogę to, co Jezus. Zrobię to, co Jezus. I więcej zrobię niż Jezus. Bo Święty Duch jest we mnie. Maka to koronę, to to troi. A koronę Jestem ja, a Bóg, tym się...
wiary. Spędzone duchy dwa, złączeni Bóg i ja, szczęście przepływa. Chociaż na świecie zło, a w myślach ludzkich dno, we mnie Duch Święty. Boże prawe!
Nie podrzucaj
miłością moją, Jezus, z wiary nie wycofuję się. Moja dusza się nie cofnie w słowie upodobanie dla. Jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść. Nie porzucam ufności mej, w wierze rozwijam się. W wierze rozwijam się. Nie jesteśmy z tych, co cofną się. Cierpliwość naszą wschodą jest. W wytrwałości dziś stoimy. Yeah.
masa. O rebe şekele rebe mesa koloro romo so koloro romo so. Şekete de rebe mesa koloro romo so koloro romo so. Şamba kata kara na masa koloro romo so. O şekete de rebe se. O kara basa kara na masa koloro romo so. Vini savice, vini savice, vini savice. O koloro basa kara na masa koloro romo so. Şakara na masa koloro romo so. Podnijo nego svi voz. Podnijo nego svi voz. Na wieki, jesteś godzien.
vida l'armo. Parisce. Oh,
Thank you.
jestem wierzącym człowiekiem. Wciąż te same. Nie ma rzeczy niemożliwych dla Ciebie. Thank you.
kapłaństwo. Święty Paweł mówi do Tymoteusza: służ w czas dobry i w czas zły. Nie ma dla ciebie złego czy dobrego. Po prostu jesteś ty i Bóg. Niezależny jesteś od losu. A teraz w imieniu Jezusa cofam wszystkie diabelskie fale, które przyszły do umysłów ludzi. Ja to cofam w imieniu Jezus. W imieniu Jezus. Każda diabelska fala, musisz się cofnąć teraz. Teraz! Przez imię Jezus. Szakata zawarama na podstawa. Leka masa jadra lata baza katarama. Rebala podobola ramaras. Jeszcze na Bóg mówi: nie szukaj tego, co masz. Nie szukaj tego, co posiadasz. Tak bliski mi.
wciąż tak bliski mi, wciąż ten sam. Dzięki z nieba, słyszę dzięki z nieba.
ale pójdziesz do ludzi i będziesz głosiła ludziom, którzy są w kościele katolickim, którzy uważają siebie za mocnych ludzi. I Bóg cię do nich pośle i otworzy ci do nich drogi. I będziesz mówiła do sióstr zakonnych. I one będą słuchały tego, co do nich mówisz. Przyjdzie ten dzień. Haka taralara, maka, maka, taralara, sinas. Ojcze, ja modlę się teraz o poruszenie w żeńskich zakonach w Polsce. Ojcze, ja modlę się, potężny Święty Duchu, abyś Ty przenikał te kobiety, które tam są, Ojcze. Ty jesteś Duchem, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ojcze, ja modlę się i dziękuję Ci, że dotykasz do tych ludzi, dotykasz tych kobiet. Dziękuję Ci, Ojcze. Ojcze, my stwarzamy dla nich możliwości wyjścia z zakonu. Ojcze, my otwieramy dla nich zakonne drzwi. My otwieramy dla nich. My otwieramy bramy zakonu, my otwieramy bramy zakonu w imieniu Jezusa. My udrażniamy teraz drogi, my udrażniamy drogi. My teraz w imieniu Jezusa wzbudzamy Cię, potężny Święty Duchu. Ty, który jesteś duchem zdrowego myślenia, duchem logicznego myślenia, potężny wielki Boże. My wzbudzamy Cię nad zakonami w Polsce, wzbudzamy Cię nad zakonami żeńskimi w Polsce. Ojcze, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, my teraz ustanawiamy możliwości życia dla tych kobiet, które będą wychodziły po 20 i po 30 latach z zakonu. W imieniu Jezusa ustanawiamy dla nich miejsca, miejsca życia. My wzbudzamy dla nich miejsca przejścia, miejsca przejścia. Kama kata wakata rala wakata roho godo, roho godo moszoko di. Alleluja, alleluja, szaba rala rapadre. Żyjemy Jezus, hallelujah, hallelujah. Shamara di praida sakara la rana hande dele gloris. Shamani le hende le merlai. Glorhe no, glorhe no, hallelujah. Czy jest osoba, kobieta, która została zawiedziona przez mężczyznę, chłopaka, który zostawił ją dla innej osoby? Jeżeli tak, to chodź do mnie teraz tutaj. Pomodlę się o Ciebie. Czy jest taka osoba tutaj? Została zawiedziona. Została zawiedziona. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Każda kobieta, która została zawiedziona przez mężczyznę i on ją zostawił dla innej kobiety. Przyjdź do mnie teraz tutaj. Przyjdź teraz. Halleluja. Haka, Jesus, 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 Jesus. I towarzyszył temu bólu. Ojcze, modlimy się teraz o mnie. My teraz w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinamy wszelkie diabelskie więzy, które zostały nałożone na te kobiety w tym czasie. W imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa, bez względu na to, jak one były silne, ja je przecinam przez imię Jezus. Ja je uwalniam w imieniu Jezusa teraz od jakiegokolwiek węzła demonicznego, który został zawiązany na ich życiu przez to, że zostały porzucone. W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! W imieniu Jezusa! Demoniczna siło porzucenia, nie masz prawa dotykać ich więcej. Nie wolno ci na nich wpływać. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa nie będziesz powodował ich wycofania. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa ja zdejmuję te więzy z nich. Ja zdejmuję te bezprawne więzy. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa. Ty przeklęta demoniczna siło, nie masz prawa do tych ludzi. W imieniu Jezusa,
W imieniu Jezusa ja rozwiązuję bezprawne więzy. Ja rozwiązuję bezprawne więzy. Nawet więzy, które były założone wiele lat temu. W imieniu Jezusa ja likwiduję każdy ślad. W imieniu Jezusa ja zdejmuję to z ich rąk, z ich nóg. Ja zdejmuję to z ich karków. Ja zdejmuję to z ich oczu, z ich uszu. W imieniu Jezusa ja ustanawiam teraz, że one jasno widzą swoją przyszłość. W imieniu Jezusa ja nie pozwalam Ci teraz demoniczna siła lęku, abyś ich wstrzymywała przed tym, aby ich życie było szczęśliwe, aby poukładały sobie życie. W imieniu Jezusa każdy ślad demoniczny musisz zniknąć, musisz zniknąć, musisz zniknąć. W imieniu Jezusa każdy demoniczny ślad, każdy demoniczny ślad musisz zniknąć. Nie pozwalam Ci ich dotykać. Nie pozwalam Ci na nich wpływać. W imieniu Jezusa, w imieniu Jezusa, diable zabierają swoje łapy z ich umysłów, z emocji, z ich ciał. W imieniu Jezusa, a Ty podły duchu lęku, który przyszedłeś i próbowałeś w jakikolwiek sposób spowodować, aby się wycofywały, musisz teraz odejść. Nie tylko będą szczęśliwe, ale będą tymi, które uszczęśliwiają. One będą uszczęśliwiać. One będą uszczęśliwiać. One będą uszczęśliwiać. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Hallelujah. 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 Shakatara larada hakatara lidere hori. Ojcze, my wzbudzamy odwagę w tych kobietach. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus my wzbudzamy odwagę do decyzji o tym, aby wchodzić w miłosne relacje. O tym, aby być szczęśliwymi, wierzyć w to i uszczęśliwiać. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ascende de glory secondary praise. Remana pada sakata da sabara la rana haka da la rana nese. Remene fadre de heke de lere di cor. Remene de sira la rana haka da de resinde de lorit. Yeshua ascende de glory de kenere de Jesus. Yeshua na hange de lor de kenere de siva na mana mai. Yelohe nu mane hakre he kenere de ses. Yelohe nu mane hakre de Jesus. Hallelujah. Gdy na kogoś diabeł nałożył więz. Nawet jeśli później demon odejdzie. Nawet kiedy poczujesz się luźniej w życiu, to nie oznacza, że więzy spadły. Więzy spadają wtedy, kiedy jesteś taki, jak przed założeniem więzów. Wtedy nie ma więzów. Czuję luz w kajdankach. Ale Bóg jest Bogiem ludzi wolnych. A nie trochę wolnych. Pielęgnujcie swoją wolność. Każdy ślad więzów, które zostały założone w waszym życiu przez to, że zostałyście zdradzone, opuszczone, w jakikolwiek sposób poniżony będzie się goił i zniknął. Odwaga będzie wzrastać z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc. Będziesz to odczuwała w ten sposób, że Twoje poczucie własnej wartości będzie rosło. Będziesz czuła się wartościowsza i atrakcyjniejsza. Hamakada Samara Hakedenu.
Shemene praise kid Lord in the sacrament of praise. Yeshua Hakad Lord. Yeshua Hakad Jesus, 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 Jesus. Ojcze, ewangelizację w tych miastach, ewangelizację, którym skutkiem
będzie założenie dobrych kościołów tam. Ojcze, my autorytetem Kościoła teraz otwieramy bramy tych miast. W imieniu Jezusa. Ojcze, w imieniu Jezusa z miejsca apostolskiego autorytetu ustanawiamy otwarte drzwi do ewangelizacji w miastach, których nie ma naszej wspólnoty. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ojcze, niech powstają tam synowie pokoju, do których pójdziemy bardzo prosto i gładko, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa my ustanawiamy przychylność władz w tych miastach dla nas. Ojcze, w imieniu Jezusa przeklinamy demoniczne siły religii nad tymi miastami. W imieniu Jezusa my niwelujemy demoniczne siły humanizmu, które by nam mogły przeszkadzać. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. My udrażniamy teraz drogi do tych miast. Duchu Święty, ja modlę się o ewangelistów w kościele tutaj. Ojcze, ja modlę się, niech przychodzą wizje, niech przychodzą sny, niech przychodzą objawienia do tych miejsc, Ojcze. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa ja ustanawiam koordynację. Ja ustanawiam logistykę. W imieniu Jezusa. Ja ustanawiam dyscyplinę działań w imieniu Jezusa. Ja ustanawiam manifestację znaków i cudów w imieniu Jezusa. Hama savakata yara labada savakadere rema lahakata sayara lahakadoho orolo kodoloho kolase. Ja mówię poszerzenie dla ewangelistów. Poszerzenie przestrzeni ich działań. Poszerzenie, poszerzenie w imieniu Jezusa. Poszerzenie, poszerzenie. Hamasa wakata sajara lada zakata ramada. Poszerzenie działań ewangelizacyjnych. Poszerzenie, poszerzenie dla nich. Shamra hakata sawakata yaramada zakade. Remala hakoto yorono kodo hokode. Nawakata sajara lahokoto yorono morolone. Rasha hana wakate se. Neko to yorolo do kodo marala da kada makati. Roma asha baela mada savane. Reawa hashia na madia da baela ma. Ezevenia na marea dia sabla rama se she. La abrama ho ama hate. Omo, omo ashma ko atrepa dieno na nesa. I ashma na rama ha. Yeshua ne adene sisa per la. Yeshua na ria sa kadine la kadine se. Uwielbiamy Cię, Ojcze, za te miasta. Uwielbiamy Cię, Ojcze. Uwielbiamy Cię, Ojcze. Uwielbiamy Cię. Same stworzenie śpiewa Królowi Królów pieśń. Tyś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbiam. Święty, święty, święty jest Pan Wszechmogący. Ooh.
święty, święty, jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa królowi królów pieśń. Tyś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbia. Święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest.
święty, jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa Królowi Królów pieśń. Tyś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbia. Święty Jezus, wywyższamy Ciebie, kochamy Ciebie.
głębi naszych serc. Wyznajemy, że Ty jesteś Panem i nie mamy nikogo obok Ciebie. Chcemy Cię przeżywać, nie udowadniać. Chcemy przeżywać Ciebie. Decydujemy się dawać to, co Ty dajesz nam. Decydujemy się oddawać i być znowu pustym na kolejne napełnienie. Szukuję masę, tenera masę. O tenera debeszynkę, tenera debesę. Ono sukur, ono suszek, ono debesę. Ono sukur, ono serpę, ono santo, ono debesę. Święty, 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 święty. Thank you.
swoje życie. Stało się nasz udział. Ty poniosłeś wstyd, abyśmy mogli odziedziczyć Twoją chwałę. Kładźcie ręce, dzieciaki, na ludzi. Kładźcie. Udzielajcie im. Udzielajcie. Na następnego, po kolei. Niech ci ludzie będą jak wy. Niech będą jak wy.
jak dzieci, jak dzieci. Ten świat ma dosyć zdystansowanego chrześcijaństwa. Dosyć. Jak dzieci, kładźcie ręce na ludzi, podchodźcie dalej, do następnych, kładźcie na nich ręce. Niech moc Ducha Świętego płynie. Udzielajcie im. Udzielajcie. Udzielajcie. Niech Duch Święty płynie. A dziś się zmienią. Boży system wzrostu to być jak dziecko. Jak dziecko. To jest Boży system wzrostu. Być jak dziecko. Jak dziecko. Jak dziecko. Śmiać się jak dzieci. Przeżywać jak dzieci. Zdystansowane chrześcijaństwo nie ma szans przebicia się w czasach ostatecznych. Rozumiecie? Podchodźcie, kładźcie ręce. Halleluja. To, co Duch Święty robi, jest trwałe i niezmienne. Będziesz miał głupie sny teraz. Ja ci tego życzę z całego serca. Abyś nareszcie miał głupie sny. Abyś przestał być spięty jak agrafka. Kładźcie ręce na ludzi. Tu jeszcze stoją ludzie. Zobaczcie. Tu jeszcze, zobaczcie. Wiara, która jest w ich duchu, przenika ich duszę i ciało. Dziecięca wiara, dziecięce zaufanie. Shamaraha kadalare te kenelele de horma la de Jesus. Remene parlare de tenetele de Jesus. Dorosłe umysły wszystko komplikują. Dzieci nic nie komplikują. Nic. Łatwiej być zdystansowanym. Halleluja. Halleluja. Siadajmy już. Gdzie muszę? Nie myślą schematycznie. Jezus w ogóle nie miał z tym problemu, ale uczniowie już mieli z tym problemu. Uczniowie już mówili: nie róbcie tego, nie przysyłajcie tych dzieci do niego. Żeby w Królestwie Bożym można było realnie funkcjonować, to trzeba mieć serce dziecka.
Rozumiecie? Umysł dorosłego, a serce dziecka. A w Kościele jest to powywracane. Są dorosłe serca i umysły dzieci. Ludzie uważają się za ważnych. To mi wypada, to nie wypada. Zauważyliście, że dzieci nie mają kompleksów? Póki nie poprzeżywają tego świata, to nie mają kompleksu. Potem im świat mówi, że muszą się pewnych rzeczy wstydzić, innych należy się obawiać. Rozumiecie? Świat tego uczy. A Słowo Boże mówi, że my nie jesteśmy ze świata. Ja kiedyś zapragnąłem tak. Tak się pomodliłem, powiedziałem, Boże, chcę mieć zawsze serce dziecka. Bo już byłem poważnym chrześcijaninem kiedyś. Miałem taki czas w swoim życiu, potem pokutowałem. Już przestałem być takim.